Kilka ciekawostek o owczarkach niemieckich. Zacznijmy od tego, że mamy owczarki niemieckie krótkowłose oraz owczarki niemieckie długowłose. A do 2011 roku te drugie, czyli długowłose, nie były uznawane przez tą największą organizację zrzeszającą hodowców psów, czyli FCI, za prawdziwe owczarki niemieckie. Dopiero od 2011 roku psy te Stały się niejako już tak oficjalnie owczarkami niemieckimi, chociaż od początku oczywiście nimi były. Do tego owczarki niemieckie najczęściej dzielimy na owczarki niemieckie z linii wystawowej oraz z linii użytkowej. Oczywiście linia użytkowa to psy smuklejsze, psy lżejsze, psy nastawione na pracę. Natomiast psy wystawowe to psy, które jednak są troszkę cięższe, mocniej zbudowane. Nawet ich wygląd jest troszkę inny, to znaczy ich budowa, ale o tym będzie odrębny materiał. Ale, co ciekawe, mamy jeszcze białe owczarki szwajcarskie, czyli psy wywodzące się wprost z owczarków niemieckich, tylko mające biały kolor. Te psy, oczywiście, na początku, kiedy powstawały, powstawały owczarki niemieckie, wówczas niekiedy pojawiały się egzemplarze białe. Z biegiem czasu zaczęto je uznawać za Psy, które oczywiście nie są owczarkami niemieckimi, ale te psy szczęśliwie zaczęły trafiać do Stanów Zjednoczonych, do Kanady, później znowu wróciły do Europy, i w ten sposób powstała nowa rasa biały owczarek szwajcarski, czyli owczarek niemiecki białego koloru, ale różniący się troszkę od niego charakterem ale o tym jest materiał. Co ciekawe, po II wojnie światowej owczarki niemieckie miały na świecie dosyć. Nieprzyjemną opinię, ponieważ były bardzo mocno wiązane z tymi rzeczami, które dokonywało państwo niemieckie. Dlatego po II wojnie światowej, owczarki niemieckie w wielu miejscach na świecie straciły tą swoją nazwę i zaczęły nazywać się owczarkami alzackimi. Szczęśliwie po jakimś czasie powrócono do tej nazwy. Na przykład w Polsce duży udział miały takie filmy jak. Czterech pancernych i pies, czy na przykład pies cywil, gdzie pokazano, że te owczarki niemieckie nie muszą się kojarzyć z tymi rzeczami z II wojny światowej, tymi złymi rzeczami, tylko po prostu są to normalne zwierzęta. Owczarki niemieckie to też chyba jedne z tych najbardziej znanych, najbardziej popularnych psów na świecie, ponieważ bardzo często znajdują się w top 5, w top 3 popularności w danym kraju. A jeśli chodzi o to, jeśli za można powiedzieć, ściślimy to do psów pracujących. To już w top 3 chyba każdego kraju owczarek niemiecki jest. To znaczy znajduje się w tym top 3. Zaplątałem się. Ale idźmy dalej. Twórcą rasy był Max von Stephanitz. To on wybrał takiego owczarka, który dał początek rasie. Pamiętajmy, że przed nim też byli inni, którzy po prostu te owczarki niejako wybierali. Ale to właśnie Max von Stephanitz Wybrał tego pierwszego psa, nazwał go Horand von Grabfard i to właśnie od niego rozpoczęły się owczarki niemieckie. Chociaż na początku XX wieku troszkę ten rezultat tych prac odbiegł od oczekiwań, to znaczy to, jakie psychodowano, i w 22 roku, 1922 roku, czyli 100 lat temu, po prostu powrócono do tego, co było po prostu pierwszymi założeniami. Jak sama nazwa wskazuje, mogą być to psy pasterskie. Choć to bardziej można powiedzieć dotyczy tego, że te psy wywodzą się z owczarków, ale nadal w niektórych krajach owczarki niemieckie są stosowane jako psy pasterskie zaganiające. Chociaż to jest coś bardzo rzadkiego. Jednak owczarek niemiecki stał się towarzyszem rodzin, psem pracującym, a ta pierwotna rola Niejako całkowicie znikło. Umaszczenie, jak widzicie na ekranach, może się znacznie od siebie różnić. To nie jest tak, że jak niektóre inne psy, jak na przykład Rottweiler, berneński pies pasterski, one właściwie wszystkie mają identyczne umaszczenie, barwę, odcień. W przypadku owczarków niemieckich jest tych odcieni, kolorów, no może nie kolorów, tylko odcieni dosyć dużo, ale jednak wszystkie one są do siebie bardzo podobne. Co ciekawe, te psy potrafią być bardzo hałaśliwe. Jeśli chodzi o stróżowanie, jeśli chodzi o reagowanie na to, co się dzieje wokół nich, to owczarek niemiecki potrafi być psem bardzo aktywnym i bardzo aktywnym w tym znaczeniu, że po prostu będzie głośny, będzie obszczekiwał dosłownie wszystko. To jest świetny stróż, tylko że stróż dosyć hałaśliwy. U nas owczarki niemieckie pojawiły się już przed II wojną światową. Ale dopiero po II wojnie światowej, w latach 50., -tych, 60., -tych, psy te zaczęły zdobywać popularność. Oczywiście na początku w służbach mundurowych, w policji, nie chociaż wtedy była milicja, w wojsku, w służbach granicznych. Wszyscy tam doceniali umiejętności i możliwości, jakie te psy oferują, ale z biegiem czasu, oczywiście, te psy trafiły też do zwykłych ludzi i stały się psami bardzo, bardzo popularnymi. Jednak te wszystkie cechy. To, jaki jest owczarek niemiecki, powoduje, że jest naprawdę psem genialnym. Trzeba zaznaczyć, że niestety często zdarzają się też choroby. Co ciekawe, chociaż te psy wydają się tak zdrowe, odporne, to jednak owczarek niemiecki nie jest jakimś psem idealnym, jeśli chodzi o jego stan zdrowia i zdarzają się problemy z układem żołądkowym, dysplazjami stawów, alergiami, problemami z oczami i wiele, wiele innymi. Tutaj najważniejszym, można powiedzieć, rozwiązaniem tego problemu jest oczywiście odpowiednia hodowla, odpowiednie prowadzenie, żywienie, zapewnianie odpowiedniej ilości ruchu. Wielkość, czego nie wspomniałem, pamiętajmy, że owczarki niemieckie często są takim odnośnikiem do opisu innych psów. Ja też to robię. I na przykład mówimy: Wielkości owczarka niemieckiego. Troszkę mniejsze od owczarka niemieckiego, troszkę większe od owczarka niemieckiego. Ale co ciekawe, wielkość owczarków niemieckich też jest, ta rozpiętość jest dosyć spora, ponieważ suczki to 55-60 cm wysokości, psy 60-65, a waga to suczki 22-32 kg i psy 30-40 kg, więc rozpiętość jest od 55 do 65 cm i od 22 do 40 kg, ale jednak chyba wszyscy wiemy, jakiej wielkości jest taki. Średni owczarek niemiecki, i właśnie to nam pozwala niejako być takim odnośnikiem inne psy, porównując ich wielkość, właśnie do owczarka niemieckiego. I właśnie to pokazuje, jak popularnym, jak dobrze znanym jest to pies. Trzeba też zaznaczyć, że co ciekawe, tak pewny siebie, tak spokojny, zrównoważony pies, to jednak niekiedy występują egzemplarze, które mają lękliwość, zbyt małą pewność siebie. I oczywiście niestety powoduje to, że reagują na wiele rzeczy po prostu agresją. Coś bardzo, bardzo niebezpiecznego, ale tu oczywiście w większości przypadków to niestety wina opiekunów. Gdy nie zapewnimy owczarkowi niemieckiemu odpowiedniej ilości ruchu, ponieważ on potrzebuje tego ruchu bardzo dużo, oraz aktywności umysłowej i nie zapewnimy mu dużo naszego czasu, to niestety ten pies sobie na własną łapę zacznie szukać rozrywki. I to będzie robił to w sposób nie zawsze nam się podobający. I o tym też musimy pamiętać. Owczarek niemiecki to też, chociaż wielu osobom się wydaje, że to po pierwsze pies rodzinny, to w rzeczywistości jest psem rodzinnym na trzecim miejscu. Po pierwsze, jest to pies pracujący, po drugie, jest to pies stróżujący, dopiero na trzecim miejscu jest psem rodzinnym. I tylko dzięki bardzo fajnemu charakterowi, zachowaniu możemy powiedzieć, że Owczarki niemieckie są psami świetnymi psami rodzinnymi. Oczywiście trzeba skończyć, ponieważ materiał już jest dosyć długi, ale o owczarku niemieckim mógłbym o ciekawostkach dotyczących owczarka niemieckiego mówić bardzo długo. Dlatego może pojawi się kolejny materiał na ten temat. Na dzisiaj dziękuję. Zasubskrybuj, naciśnij dzwoneczek, opublikuj, poleć, pokaż znajomym, tak żeby ten materiał i inne materiały dotarły jak najszerzej. Do zobaczenia i usłyszenia ponownie.